Przechodzimy do wyceny pasywów. Tutaj taka może ogólna uwaga. Jeżeli mówimy o zasadzie ostrożności w księgowości, to zasada ostrożności nie oznacza, że ujmujemy wszystkie zobowiązania i tylko trochę aktywów, które nam się wydaje, że mamy. Tylko zasada ostrożności dotyczy zarówno aktywów, jak i pasywów. Po stronie aktywów musimy mieć rzetelnie wyznaczoną wartość. Po stronie pasywów to samo. Nie możemy tworzyć czy ujmować w sprawozdaniach i księgach zobowiązań, które nie spełniają definicji zobowiązań. Jaki jest podstawowy element definicji zobowiązań? No to, że zobowiązanie musi powstać jako rezultat przeszłych zdarzeń. Nie możemy tworzyć zobowiązań, czyli rezerw, na coś, co nam się wydaje w przyszłości, co może będzie. Zobowiązanie jest rezultatem przyszłości. Musimy też mieć możliwość wiarygodnego oszacowania zobowiązania. Tak? To jest ten element, który stanowi, znowu podobnie jak w przypadku aktywów, trudność. Tutaj właśnie, żeby ułatwić, czy właściwie, no, żeby wiarygodnie oszacować, ale też ułatwić życie księgowych, no to musimy korzystać z odrębnych, czyli z ekspertów, na przykład aktuariusza. Tak? On właśnie pomaga nam ustalić wiarygodnie wartość. Jeżeli kryterium, czyli jeżeli to, jeżeli nie jesteśmy w stanie oszacować wiarygodnie wartości, no to wtedy prezentujemy to zobowiązanie nasze jako zobowiązanie warunkowe. I musimy bardzo dokładnie opisać, z czego ona wynika i jaka jest trudność dotycząca możliwości oszacowania.